W Gdańsku odbyły się plenarne obrady Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność. Oto oświadczenie rzecznika KKW Janusza Onyszkiewicza. Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Lecha Wałęsy o rozmowach politycznych w sprawie utworzenia nowego rządu udzieliła pełnego poparcia idei sformowania rządu przez przedstawiciela opozycji solidarnościowej. Stanowić to powinno zasadniczy przełom w życiu publicznym PRL przez zerwanie z dotychczasową polityką monopolu nomenklatury partyjnej. KKW wyraża swe zaufanie i poparcie dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera i oczekuje, że spotka się ona z poparciem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Związek nasz jest świadomy dramatycznej sytuacji materialnej polskich rodzin i wyraża przekonanie, że nowy rząd podejmie niezwłoczne, energiczne i zdecydowane kroki dla zreformowania polskiej gospodarki i obrony poziomu życia społeczeństwa polskiego. Czy w przyszłym rządzie przewiduje pan obecność ministrów z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej? No więc nie sądzimy, żeby sytuacja była taka, żeby partia znalazła się w opozycji i żeby się nasze role całkowicie odwróciły. Powiedziane było dosyć wyraźnie, że w nowym rządzie na pewno dwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony Narodowej, że to będzie domeną ministrów z PZPR-u. Być może jakieś nawet następne inne fotele ministerialne. Tak więc naprawdę to będzie to w tym sensie całkiem nowa sytuacja, że premierem będzie człowiek z kręgów Solidarności, że będzie to rząd formowany przez Solidarność, ale nie wyłącznie z naszych szeregów. Będą ministrowie z ZSL-u, z SD i z PZPR-u.